Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych kłopotów technicznych. Widzę, że się system odpalił tak jak trzeba. Prosiłbym o sygnał na czacie, czy jestem dobrze słyszany. I zaczniemy nasz dzisiejszy program. Mamy tydzień od święta zmarłych, ale jak zawsze jest to ten sam czas. I będziemy dzisiaj kontynuowali temat, który zacząłem tydzień temu. Miałem trochę niedosyt, paru rzeczy nie dopowiedziałem, parę rzeczy gdzieś mi tam po drodze umknęło. Ale na początek parę takich spraw organizacyjnych. Za tydzień będziemy mieli wywiad z panią, która jest, można powiedzieć, taką spadkobierczynią pewnego, może nie tyle pomysłu, co pewnej technologii produkcji uwodnionego krzemu. Dosyć modny stał się teraz ostatnio krzem w różnych kręgach, za sprawą chociażby kilku publikacji naukowych. Można kupić krzem firmy Dorsim, jest dosyć drogi. Tutaj jako alternatywa będzie to, o czym będziemy rozmawiali z panią, ja teraz nazwiska nie pamiętam, nie mam pod ręką wizytówki, ale za tydzień będę nagrywał program ze swojego netbooka. Zobaczymy, jak będzie z jakością. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Myślę, że informacje, jakie ma ta kobieta, będą dla państwa bardzo pożyteczne. Poza tym, czasami tutaj bawimy się troszeczkę w taką reklamę. Myślę, że warto zareklamować też to, co ona robi. Bo powiedzmy sobie, tacy ludzie pasjonaci, którzy robią coś gdzieś tam w zaciszach swoich domów, czasami nie potrafią się przebić przez pewną zaporę mediów i tak dalej, i tak dalej. Nie będę rozwijał się na temat krzemu tego wszystkiego, już swego czasu rozmawialiśmy o doktorze Anatolu Rybczyńskim. Teraz będziemy rozmawiali o doktorze Tuszyńskim, o całej historii tego, jak lekko szumi. No nie wiem dlaczego szumi, może dlatego, że akwarium mi chodzi gdzieś tam w tle, ale mam nadzieję, że to państwu nie przeszkadza, że informacje docierają. Jeżeli coś by się tam działo, to proszę dawać znać. W każdym bądź razie to będzie za tydzień. Dzisiaj wracamy do tematu w sumie długowieczności tak naprawdę. I pytanie, co z tą długowiecznością począć, tak? Że czy to jest tylko tak, że ona jest, my się w nią wpisujemy i teraz w jaki sposób? Ja na początek powiem państwu dwie historie, które kiedyś usłyszałem. Nie wiem, jak to zrobić. Myślę, że w ciągu 2 tygodni zmienię słuchawki. Tutaj już mam podpowiedź, jakie one powinny być, żeby tutaj nic się takiego nie działo. Że państwo mnie słyszycie i to na tyle wyraźnie, żeby sens tego wszystkiego był zrozumiały. Pierwsza opowieść to będzie taka opowieść o człowieku, który złapał rybę. O człowieku, który złapał rybę i tak sobie pomyślał, że skoro jemu w tej rzeczywistości jest tak fajnie i tak dobrze, to tej rybie też będzie dobrze. Że tak naprawdę wystarczy tylko jej stworzyć odpowiednie warunki. Ale ta ryba w ogóle go nie słuchała. On do niej mówił czułe słówka, ona się przewracała z boku na bok, łapczywie próbując złapać tlenu z wody, ale łapała tylko, ruszały się skrzela, łapała tylko powietrze. On tak myślał, w końcu mówi: słuchaj, już wiem, co ci jest potrzebne. Wyjął portfel i dał jej dolara. Ale ta ryba w ogóle nie patrzyła na tego dolara. Jeszcze bardziej zaczęła się rzucać. W pewnym momencie ten człowiek mówi, widocznie coś jest nie tak. Widocznie potrzebujesz czegoś więcej. Jak pomyślał, tak zrobił. Wyjął ponownie portfel i obsypał tą rybę nie tylko dolarami, ale i złotymi monetami. Ale ryba w ogóle na to nie zwracała uwagi.
wręcz miotała się, próbując złapać no, tego czynnika, który jest dla niej zbawcze, czyli tlenu z wody. No i w pewnym momencie, nie mogąc złapać wody, nabrać jej wskrzela, no po prostu się udusiła. Teraz analogia i tłumaczenie tego w przełożeniu na życie człowieka. Zobaczcie, drodzy Państwo, porównajcie sobie. Niektórzy tak dążą do pewnego rodzaju luksusu, do takiego stanu, który mogliby nazwać odpoczynkiem. Stanu, w którym no, byliby szczęśliwi. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie super wygodną kanapę albo fotel, siadacie sobie na tym wygodnym fotelu, obok was jest grupa osób, którzy wam usługują, którzy donoszą wam różnego rodzaju potrzebne potrawy, ale wy z tego korzystacie, ale przyjmujecie najbardziej wygodną pozycję, jaka jest wam, no, jaka może wam się tylko wydawać. I tak sobie spoczywacie. Ale jest jeden warunek. Macie się nie ruszać. I teraz zastanówcie się, jak długo wytrzymacie w tej pozycji. Choćby nie wiem, jak ona była wygodna, to w pewnym momencie ta pozycja przestanie wam odpowiadać. To zaczniecie się kręcić, zmieniać tą pozycję, szukać innej, wygodniejszej. No ale przecież ta, którą przyjęliście, była wygodna. I tak naprawdę zaczynacie się rzucać z boku na bok. Po pewnym czasie no, takie wylegiwanie się staje się wręcz udręką nie do zniesienia. Tak jak ta ryba, która tak się rzuca i szuka, i my też szukamy czegoś, co by no, dało nam to samo zadowolenie. I w pierwszym odruchu myślimy, że to będą pieniądze. Ale kiedy te pieniądze są i nie ma znaczenia, jak są wielkie, okazuje się, że w pewnym momencie, no dobra, no fajnie, są, ale no to jeszcze nie jest to, co bym chciał, tak, czy chciała. Rzucamy się w pogoni za pieniędzmi, do tego wchodzimy w te, że tak powiem, bo tak naprawdę to jest wszystko na własne życzenie, w ten wyścig szczurów i dążymy za tymi coraz większymi pieniędzmi. I tak jak ta ryba, miotamy się, rzucamy się, gonimy, ale tak naprawdę te pieniądze w ogóle nie dają nam racji bytu. I co byśmy w życiu nie robili i gdzie byśmy nie poszli, to cokolwiek by to było, w pewnym momencie zaczyna się to nudzić, w pewnym momencie przestaje to nam dawać satysfakcję. Aż w końcu, jak ta ryba, w poszukiwaniu tego czegoś, my bardzo często tą wewnętrzną pustkę próbujemy zapełnić czymś, co jest w świecie zewnętrznym, w świecie fizycznym i nie możemy jej wypełnić. Tak jak dzieci, które pragną jakiejś zabawki, nagle gdy ją mają, po pewnym czasie ta zabawka przestaje cieszyć. Aż w końcu umieramy, tak jak ta ryba. I oni to tłumaczą w ten sposób, że tak naprawdę my szukamy tego szczęścia, ale nie jesteśmy w stanie w tej rzeczywistości go znaleźć. Bo tak jak środowiskiem naturalnym dla ryby jest środowisko wody, tak dla nas środowiskiem naturalnym jest środowisko ducha. Hindusi nazywają to środowiskiem transcendentalnym. I tak naprawdę to jest nasz prawdziwy dom. Tak jak prawdziwym domem dla ryby jest woda, tak dla nas środowisko ducha jest prawdziwym domem. I tam będziemy czuli się dobrze, a tutaj wiecznie będziemy niezadowoleni, choćby nie wiem, jak nam było dobrze. I jedyną receptą, która widzę, że wam rwie, no ale nic nie jestem w stanie na to poradzić. W każdym bądź razie jedyną receptą na to, ażeby znaleźć to szczęście, to jest wrócić do środowiska, z którego wyszliśmy, do tego naszego prawdziwego domu. No ale pytanie, jak to zrobić? Tak naprawdę jesteśmy w tej rzeczywistości i pytanie, jaką miarę przykładamy do czego? I tutaj druga historia. Wyobraźcie sobie, że jesteście małym dzieckiem. I każdy z osobna. I na swoje urodziny dostaliście od ojca coś cudownego w prezencie. Piękną, złotą klatkę z pięknym, złotym kanarkiem. I chłopiec ten, załóżmy, że to jest jakaś osoba już konkretna, urzeczony tym prezentem, dba o tą klatkę, pieści, karmi kanarka, poi go.
czyści tą klatkę. Ta klatka jest w tym momencie no, bardzo czysta. Jest wręcz jej blask oślepia innych. I chłopiec tak rośnie, rośnie i w pewnym momencie dorasta do wieku, w którym ma pójść do szkoły. No ale jak ma pójść do szkoły, no to musi tą klatkę zostawić w domu. No ale boi się, że jego nie będzie w domu, to ktoś mu ją ukradnie. Więc wpada na pomysł, że tą klatkę schowa do szafy. I żeby nikt jej nie znalazł, przykrywa grubym kocem. I kiedy wraca ze szkoły, wyciąga klatkę z powrotem, dba o kanarka. I tak robi przez pewien czas, ale w pewnym momencie, kiedy natłok zajęć jest tak duży, że nie jest w stanie nad wszystkim zapanować, zapomina tak naprawdę o tej klatce, o tym kanarku. I po paru tygodniach, kiedy przychodzi do domu, czuje bardzo wielki smród, nie do wytrzymania wręcz. Zaczyna szukać źródła tego nieprzyjemnego zapachu. Przypomina sobie o klatce, otwiera szafę. Wyciąga, patrzy, ściągnął koc, blask z tej klatki oślepił go, ale zobaczył, że kanarek po prostu zdechł. Z braku wody, z braku pokarmu, z braku światła zdechł. Przełożenie jest takie: tak naprawdę każdy z nas w dniu swoich urodzin otrzymał właśnie taki prezent, taką cudowną złotą klatkę, w której był cudowny złoty kanarek. Tą cudowną złotą klatką jest nasze ciało, a tym kanarkiem jest nasza dusza. I teraz pytanie, jaką miarę przykładamy i ile czasu poświęcamy na to, aby dbać o tą klatkę, a ile czasu poświęcamy na to, by dbać o tego kanarka? I czy go karmimy, czy go poimy? Od nas zależy tak naprawdę, co później dalej będzie. To są takie dosyć refleksyjne opowieści. W przełożeniu do tego wszystkiego ma to ogromne znaczenie. Ja dzisiaj Państwu pokażę pewne podejście do kwestii tego, czym jest, można powiedzieć, życie wieczne i co się dzieje dalej po opuszczeniu ciała fizycznego. Nie do końca tak musi być, ale chodzi o to, żebyście Państwo, jak tutaj zresztą wyczytałem w jednej z pozycji, trochę zacytuję dzisiaj pewne rzeczy, bo tam są bardzo trafne słowa. My się martwimy w życiu doczesnym o tak zwaną emeryturę, żebyśmy mieli środki na przetrwanie, dożyjemy, powiedzmy sobie, pewnego wieku. Wtedy, żebyśmy już mogli odpoczywać i niejako spożywać owoce tej naszej aktywnej pracy zawodowej wcześniej. Ale któż z nas dzisiaj martwi się o tą emeryturę, dla tego kanarka, dla tej duszy, o tą emeryturę, która będzie gdzieś tam później dalej? Tydzień temu wspominałem o Moodym, o Edgarze Cayce'im, mówiłem o tych różnych książkach, które przybliżają nam pewne rzeczy. I tak jak Moody mówił o tym, że powiedzmy sobie, żyliśmy w jednym, że tak powiem, okresie czasu, powiedzmy sobie gdzieś tam w średniowieczu, później po pewnym czasie znowuż, załóżmy sobie w epoce uprzemysłowienia, tak niektórzy z, powiedzmy, psychologów bardzo mocno zastanawiali się nad tym, no dobra, no skoro żyłem dzisiaj, żyłem kiedyś, to co się działo ze mną w międzyczasie, gdzie byłem? I takim człowiekiem był Newton. Niektórzy z Państwa pewnie czytali książkę Wędrówka duszy. Są trzy tomy, dosyć obszerne, bardzo fajnie pokazujące również tą rzeczywistość po opuszczeniu ciała fizycznego. To był też psycholog. On w trakcie swoich dociekań z pacjentami robił seanse hipnotyczne, w których, podobnie jak Moody, tylko ten akurat skupił się nad tym momentem i czasem między wcieleniami. Oczywiście byli ludzie, którzy no, nie przekazywali żadnych informacji, ale przy paru tysiącach powtarzalnych, że tak powiem, przypadków, gdzie osoby te zaczynały mu pokazywać, mówić o tym, jak wyglądają te, jak to niektórzy nazywają, zaświaty. No właśnie na tej podstawie została między innymi sporządzona, napisana książka Wędrówka duszy, która opisuje tamtą rzeczywistość. Warto do nich sięgnąć, ja nie będę tutaj wchodził w to, jak to może wyglądać i tak dalej, bo o tym sobie rozmawialiśmy. Ale podobne rzeczy znalazłem kiedyś w książce, którą napisała siostra Faustyna.
z tym, ja wspominałem o niej, ja jej nie mogę do tej pory znaleźć. Siostra Faustyna opisywała, bo ona namalowała nie tylko obraz Chrystusa Miłosiernego, ale odwiedzali ją również, jak to mówią spirytyści, bezcieleśni, tak? Którzy wcześniej żyli w naszej rzeczywistości, którzy opisywali jej językiem naszym, takim powiedzmy sobie ludzkim, jak ta rzeczywistość może tam wyglądać. I zgodnie z zasadą, którą większość Państwa już zna, że podobne przyciąga podobne, to tamta rzeczywistość jest, można powiedzieć, też podzielona na takie jakby strefy. Strefy, w których ci, którzy żyli w dany sposób, przyciągają się wzajemnie. I tak na przykład złodzieje żyją w rzeczywistości, gdzie wokół nich są tylko złodzieje. Ci, którzy popełniali takie, a nie inne czyny, to są pewne wibracje, które są im odpowiednie. Gdzieś, już nie pamiętam teraz, kiedyś, ale w którymś chyba z nieznanych światów czytałem taką o historię, gdzie cały świat, w którym cała rzeczywistość to wyglądała jak jedna wielka planeta, w której żyła społeczność oparta, gdzie cała, wszystko było oparte na zasadzie kradzieży, gdzie jedni drugich okradali, a szczytem wielkości było powiedzieć komuś, co mu się ukradnie i ukraść mu tak, żeby on nie wiedział kiedy, a później go zaprosić do domu i pokazać mu ten przedmiot, który mu się ukradło. Siostra Faustyna pokazuje, opisuje to w ten sposób, że jeżeli porównamy Układ Słoneczny i Słońce do tego świata, który tam jest plastycznie opisany, to możemy to porównać do tego, że gdzieś tam w centrum, zamiast Słońca, jest ta wielka miłość, sam Stwórca, który promieniuje wielką jasnością. I w zależności od tego, jak żyliśmy, znajdujemy się na orbitach bliżej lub dalej położonych od tego centrum. Miarą tego wszystkiego jest to, jak wielką miłość mamy dla siebie, mamy dla innych, jak wielką miłość przekazujemy innym ludziom. Ci, którzy służą ludziom, są bliżej tego centrum. Bo wyobraźcie sobie Państwo na przykład taką sytuację, gdzie powiedzmy sobie takiego człowieka, który lubi się napić. Posadzilibyśmy między, załóżmy, naukowcami, którzy czasami tam, powiedzmy, wypiją trochę alkoholu, ale niedużo, którzy są w tym momencie skupieni na tym, żeby rozważać, rozwiązywać problemy. On pośród nich będzie się bardzo źle czuł. A znowuż, jeżeli posadzimy takiego profesora między takimi panami, którzy tylko patrzą, kiedy wypić i jak najwięcej w gardło wlać, no to on między nimi się będzie czuł. Dlatego bardzo często powtarzam, że piekło, niebo jest pojęciem względnym. To są pewnego rodzaju umowne rzeczy i nie ma sensu straszyć nikogo tą rzeczywistością, do której trafi. Dla przykładu, już nie pamiętam teraz autora, nie mogę tej książki znaleźć, nazywali go angielskim Caseym, takim prorokiem, można powiedzieć, który opisywał kiedyś taką historię, bo to był człowiek, który też spontanicznie opuszczał ciało fizyczne, kiedy poruszając się, powiedzmy sobie, w szeroko pojętym eterze, widział z daleka górę jakąś taką jakby złożoną, ruszającą się górę. On nie wiedział, co to jest. Przybliżył się do niej, okazało się, że to są ludzie, którzy wzajemnie ze sobą próbowali na wszelkie sposoby kopulować. Przerażony widokiem, oślizła masa nagich ciał, które no, wiły się praktycznie rzecz biorąc, zaczął krzyczeć do nich: co wy robicie? Opanujcie się, zobaczcie, rzeczywistość jest tak wielka, tak ogromna, a wy się zamykacie w pewnym kręgu. Obudźcie się, ale nikt go nie słyszał. Wkurzony złapał pierwszego lepszego gościa za nogę i go wyciąga z tej masy ciał. Wyciągnął go, mówi coś do niego, ale ten go w ogóle nie słyszy. Krzyczy do niego, mówi: człowieku, co ty robisz? Przecież to nie ma sensu. A ten stoi wpatrzony w niego, tak jakby go nie widział. W końcu, gdy go puszcza, niewiele trzeba było czasu czekać, aby ten z powrotem się wśliznął między te ciała i dalej poddawał się pewnym ruchom, które tak naprawdę nic więcej nie wnosiły. I można sobie wyobrazić, że to jest taka cała planeta, tak, która dopóty, ja czasami się zastanawiam, co jest w stanie wpłynąć na świadomość kogoś, kto się budzi i zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to, co robi, no nie ma najmniejszego sensu w danym momencie. Bruce Moen to opisywał. Prawdopodobnie tak. W każdym bądź razie Faustyna mówi właśnie o tym, że w zależności od tego, niezależnie od tego, na której orbicie byśmy nie byli,
to możemy być skierowani twarzą w kierunku centrum, czyli do tego słońca, którego nazywamy Bogiem, czyli do tej esencji, która jest miłością, powiedzmy w ten sposób. Ja tutaj staram się używać bardzo wielu określeń, bo myślę, że nie ma jednego określenia. Albo odwrócić się plecami i kierunek naszego rozwoju może iść albo do góry, albo do dołu. Także tych światów może być naprawdę bardzo wiele, tak jak świat ludzi, którzy są narcyzami, którzy są zapatrzeni w siebie, którzy zwracają uwagę tylko i wyłącznie na swoją zewnętrzną fizyczność i nic więcej. W każdym bądź razie, no, myślę, że wystarczy, żebyście Państwo sobie wyrobili pojęcie na temat tego, jak to tam może być. Warto też tak naprawdę przygotowywać się do tego, no był taki mądry człowiek, który kiedyś chodził po tej planecie i mówił, gromadźcie skarby w domu ojca mego. Ja często mówię coś takiego, to u naszego w dziadach jest takie stwierdzenie, kto za życia nie był człowiekiem, temu człowiek po śmierci nic nie pomoże. Dlaczego o tym mówię? Bo zmierzam do pewnej historii, którą chciałbym Państwu zacytować z książki, którą za chwileczkę pokażę. To jest ta pozycja, Mag Zjawy. Książka jest o człowieku, który rozwinął swoje moce. I rozmawialiśmy tydzień temu o dynamo. Tutaj macie Państwo, tutaj mi się troszeczkę lampa odbiła. Może to będzie na następnym zdjęciu, o, trochę mniej. Macie tutaj Państwo człowieka, Chińczyka, który żyje na jawie, który rozwinął wewnętrzne moce. Tak? Jest to taka metoda nazywana Nei Kung, który mocą własnej energii wewnętrznej zapala papier. Tu jest takie zdjęcie, które to pokazuje. W każdym bądź razie rozwijamy się wszechstronnie w wielu płaszczyznach i to jest bardzo, bardzo ważne. Metoda Nei Kung została rozwinięta na terenie Chin. Ja nie będę wchodził tutaj w pewne kanony. Chcę dzisiaj zwrócić pewien uwagę Państwa na pewien element, na podejście do tego, co się dzieje po świecie, po opuszczeniu świata fizycznego według no, pewnego rodzaju... może nie tyle pewnego rodzaju, według taoizmu, tak? Z tym, że to nie jest do końca taoizm, to jest też takie spektakularne, jeżeli chodzi o podejście ludzi ze wschodu i różnice, jak oni do tego podchodzą, jak my. U nas zaczyna się pomaleńku to wszystko przebijać. Jest na przykład taka fundacja Feniksa, gdzie ludzie w niej zrzeszeni chodzą po szpitalach i starają się rozmawiać z osobami, które są na przykład w agonii, w takim, kiedy wiedzą, że długo już nie pożyją, żeby im unaocznić, przygotować na przejście, żeby to przejście nie wiązało się z jakimś tam strachem, żeby tak naprawdę zrozumieli, że umieranie jest jednocześnie momentem narodzin, bo to, co umiera, to jest coś innego, a rodzi się coś zupełnie nowego i bardzo, bardzo fajnego. I teraz powiedzmy sobie, znaczy fajnego, w zależności od tego, jak jest kto na to przygotowany, bo to też od naszego podejścia do tematu zależy, jak my to będziemy widzieli. Samo zdrowie. Mamy taką tendencję, że tutaj na Zachodzie, że tylko narzekamy, że widzimy te negatywy, ale gdzieś tam mówimy, że niby się cieszymy, ale tak naprawdę nie potrafimy się tym cieszyć. Trochę może mówię chaotycznie, ale ja Państwu zacytuję pewne rzeczy i będziecie wiedzieli już, o co chodzi. Jedziemy do domu jednego z moich przyjaciół, powiedział John. W nocy, kiedy jego rodzina spała, słyszał dziwne odgłosy i obawia się, że jest tam duch. A tak przy okazji właśnie wprowadzili się do tego domu. A więc historie o nawiedzonych domach są prawdziwe? Powiedziałem. Oczywiście. Duchy związane są z przestrzenią i czasem w taki sam sposób jak wszystko, co istnieje, ale na innym poziomie, ponieważ są one częścią świata Yin. My jesteśmy yang, one są yin. Dla wyjaśnienia, tak, Państwo znacie symbol Tao, symbol w okręgu połowę białego, połowę czarnego, tak? Można powiedzieć dobro, zło, że w każdym elemencie pozytywnym jest część tego negatywnego, ale tak naprawdę tu nie chodzi o pozytywne, negatywne, nie chodzi o piekło, niebo, tylko chodzi o ten dualizm, tak? Wszystko jest przeciwstawne. Idea jest wtedy, kiedy jest ta równowaga. Także no, Chińczycy nazywają to yang, yin.
Ale w naszych ciałach również znajduje się energia yin, prawda? Zapytałem. Zgadza się, odpowiedział. Jednak czysty duch istnieje w innym kontinuum czasoprzestrzeni niż my. Jeden rok dla nas jest jednym dniem dla nich i nie są one ograniczone chwilą obecną, lecz istnieją zarówno w najbliższej przyszłości, jak i przeszłości. Rozumiesz to? Dlatego na przykład, i to o tym mówiła Faustyna, jakiekolwiek postępy poczynione w rzeczywistości fizycznej mają wymiar dużo większy, aniżeli te, których dokonujemy w tej rzeczywistości subtelnych wymiarów. Dlaczego? Dlatego, że tu jest nam o wiele trudniej to osiągnąć. W momencie, kiedy, no, to ja to czasami mówię, tłumaczę w ten sposób, że łatwo jest być bohaterem za cudzymi plecami, ale to też ma swoje znaczenie, jeżeli chodzi o wymiar czasu. Czas inaczej biegnie. Dla nas my go pojmujemy w sposób linearny. Tam, jeżeli chodzi już o w tych rzeczywistościach bardziej subtelnych, no, nie wygląda on dokładnie tak. Wiesz, że jak zwalniamy oddech i puls, kiedy medytujemy, to dlatego, że coraz bliżej przemieszczamy się w stronę naszej świadomości in. Rozumiem, ale czy masz na myśli to, że mamy dwa oddzielne ciała, ciało in i ciało yang, i że nasza świadomość może przesuwać się od jednego do drugiego? Nie, to nie jest takie proste i łatwe. Powiedziałem, że wszystko to, co na Ziemi jest yang, choć sama Ziemia jest in. My jako istoty ludzkie jesteśmy stworzeniami yang, ale posiadamy również energię in. To właśnie złączenie tych dwóch pozwala nam żyć. Gdy umieramy, gdy przestajemy żyć, nasza świadomość przemieszcza się do stanu istnienia in. Ale nie pozostaje ona w tym procesie niezmieniona. I to, co dzisiaj wieczorem zobaczymy, ten duch tam jest, to będzie dusza człowieka, powiedziałem. To będzie duch? Nienawidziłem tego słowa. Ja tutaj takie małe sprostowanie. Autorem tej książki jest Costa Danos, jest to Grek, który zauroczony pewnego rodzaju filmem pokazującym pirogenezę, czyli zapalenie się papieru, na który oddziaływał swoją bioenergią, czyli energią chi, można powiedzieć właśnie tenże Chińczyk, o którym dzisiaj jest mowa, pojechał go szukać. Stał się jego nauczycielem i książka jest tak naprawdę też o naukach, które z niego wyniósł. My dzisiaj się skupiamy na tym elemencie podejścia do tego, co jest później i dalej. Rozumiem. A co z tymi wszystkimi rzeczami Shifu? Znaczy, dla tych, którzy nie wiedzą, Shifu, niektórzy mówią, że to jest takie określenie na mistrza. Nie, nic z tych rzeczy. Shifu znaczy dokładnie nauczyciel. Także tu jest takie pełne, bo czasami spotkałem się z tym, że księża mówią, jak to, mistrz jest jeden i oczywiście mistrzem może być tylko Chrystus i tak dalej. Nie. Shifu to nauczyciel. Zresztą Chrystus też często mówił, żeby na niego tytułować go nauczycielem. My mamy taką tendencję ubierania kogoś zaraz w jakieś cudowne rzeczy. W każdym bądź razie, w takim wypadku, co z tymi rzeczami, o których mówiono nam o życiu po życiu, o niebie i o piekle, o reinkarnacji? Milczał przez długi czas, pomyślałem, że go obraziłem. W końcu przemówił. Nie wiem, odpowiedział. Nie widziałeś przecież tak wiele duchów, ale widziałeś przecież tak wiele duchów. Rozmawiałeś ze swoim mistrzem po śmierci i... Nie powiedziałem, że nie mam doświadczeń związanych z życiem po śmierci, przerwał. Powiedziałem jedynie, że nie wiem, jak wygląda ten końcowy stan życia po śmierci, po życiu. Zapalił papierosa. Mogę powiedzieć ci to, co rzeczywiście wiem, powiedział. Zdaje się, że istnieje stan pośredni między tym życiem a następnym. Ja nazywam to białą falą i czarną falą. Jest to bardzo zbliżone do dogmatu o niebie i piekle, z wyjątkiem jednej rzeczy. Żaden z tych stanów nie jest wieczny. Nam się wydaje, że jest wieczny, bo trwa z naszego punktu widzenia bardzo długo. Ale czasami pobyt w tej rzeczywistości wiąże się z pewnego rodzaju odczuciem. Cierpienie polega na tym, że my nie wiemy, jak długo w tym stanie przebywać będziemy. Ale tutaj możemy być pewni, że tak naprawdę te stany nie są wieczne. W pewnym momencie wszystkie dusze strzelają w górę prosto do Boga.
Co dzieje się z nimi w tym momencie, tego nie wiem. Przypuszczam, że to zależy od tego, kogo pytasz. Chcesz powiedzieć, że istnieje niebo i piekło? Zapytałem zdumiony. Chyba nie to mówiłem. Powiedziałem, że wydaje się istnieć pewien obszar, określany polem białej energii Yin, do którego wstępują duchy z pozytywną karmą. Tam znajdują wszystko, czego pragną. A one rzeczywiście pragną. Wstąpiłem na te białe pole. Ludzie zgromadzili się tam, świętowali, jedli i pili. Tyle, że tak naprawdę nie było tam jedzenia. To wszystko jest iluzją stworzoną dla ich dobra. Oni jedynie myślą, że jedzą i piją. Może muszą się cieszyć tym, czego odmawiali sobie w życiu, by pójść dalej. Nie wiem. Być może myślą, że wciąż są ludźmi. A nie są? Nie. Pod względem umysłowym i emocjonalnym przeciętny duch całkowicie różni się od istoty ludzkiej. Ale nie twój mistrz wyglądał i mówił tak samo, kiedy był martwy, jak i wtedy, kiedy był żywy. Tak, duch z niewielką nawet ilością energii yang jest zupełnie inny. Duch taki, jak mojego mistrza, zachowuje wszystkie ludzkie cechy. Pomyślałem o tych klasycznych wersetach w Tao Te Ching, wersetach, które w przeszłości wzbudziły tyle kontrowersji między uczonymi. I tutaj cytuję: ci, którzy zachowują swoje centrum, trwają. Ci, którzy umierają, lecz ciągle istnieją, są nieśmiertelni. W tej chwili ich znaczenie stało się dla mnie jasne. Zgodnie z myślą taoistyczną, aby po śmierci ciągle być człowiekiem, trzeba zabrać ze sobą trochę energii yang. Czy to centrum, o którym mówi Lao Tzu, odnosi się do Dantianu, który napełnia się energią yang na poziomie pierwszym? A według Shanga Shifu, aby pozostać całkowicie ludzkim po śmierci, trzeba zabrać ze sobą całą energię yang, czyli zakończyć poziom czwarty. Tak jak Liao Shifu, tak jak mój mistrz. Ja nie chcę tutaj się rozwijać na temat tych poziomów, bo tak naprawdę w naszej kulturze dosyć dużo się mówi o czakrach, że tych czakr jest 7. Tak naprawdę wszystkich czakr jest 72. I wraz z pełnym rozwojem na poziomie danej czakry osiągamy pewien poziom, tak? Tutaj mówi się o poziomie czwartym. Nie będziemy wchodzili dzisiaj w szczegóły. Ja sam ich aż tak wiele nie znam. W każdym bądź razie chodzi o jedną rzecz, że to własną pracą powodujemy wzrost. I w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy, z tym, że ta praca wiąże się również z pracą nie tylko na poziomie mentalnym, ale również na poziomie fizycznym. Wstrząsnął mną dreszcz. Czy ewolucja istnieje tylko dla zabawy? Czy ludzkość jest niczym więcej jak tylko glebą dla hodowli wyższych duchów? Pomyślałem o tym, jak powstaje embrion. Z milionów plemników tylko jeden staje się dzieckiem. Czy z nami jest tak samo, że z miliona istot ludzkich tylko jedna przeznaczona jest do stania się ksien? Xian to jest pojęcie, powiedziałbym, tożsame z hinduistycznym podejściem, jeżeli chodzi o posiadanie mocy Siddhi, tak? W naszym ujęciu można powiedzieć osoba święta, ale nie mylić tego z nadaniem tytułu świętego przez innych ludzi. To już jednak są osoby o wyższym poziomie rozwoju duchowego i pewne rzeczy, które na zewnątrz ich działania też się manifestują. Z tym, że, drodzy Państwo, czytam Wam podejście, które jest reprezentowane przez taoizm. Moim zdaniem, mogę się mylić, uważam, że to, o czym tutaj mówił, że w pewnym momencie wszystkie dusze wystrzeliwują do Boga, moim zdaniem tak naprawdę to nie jest tak, że tylko wybrani pójdą tam wyżej, tak? To wszystko oczywiście zależy od nas samych. Możemy przejść przez życie i to życie może być bardzo jałowe, albo możemy to życie rozwinąć i stworzyć, jak ja to już wcześniej mówiłem tydzień temu, tą wartość dodaną, dzięki tej wartości dodanej, energii, którą my tworzymy coś więcej ponad to, co zostało nam dane. Stajemy się jakby suwerennymi bytami, które współpracują wraz ze Stwórcą. Dalej zasad nie znam, są pewne rzeczy do pewnego poziomu widoczne w każdym bądź razie. Wystarczy, że Państwo będziecie na tym etapie mieli ogląd co do tego, że tych poziomów jest sporo, tak? My na dzień dzisiejszy nawet nie jesteśmy na poziomie pierwszym, to jest moje zdanie. W każdym bądź razie,
I dla tego rodzaju jednostek powstało to całe zamieszanie, czy też rozwijamy się jako gatunek do momentu, w którym wszyscy możemy żyć dalej bez naszych fizycznych ciał? Rozpaczliwie pragnąłem zmienić temat, ale nie można było uniknąć tej sprawy. Myślałem o metafizycznych falach nagrody i pokuty, o których mówił John. Koncepcje takie jak niebo i piekło, pola elizejskie, Hades były tak stare jak rasa ludzka. Ale czy były prawdziwe? A co z czarną falą? Zapytałem. Jeżeli osiągniesz kiedyś poziom czwarty, pamiętaj, że mówiłem, abyś nigdy nie wchodził do czerni, jeśli możesz tego tylko uniknąć. To nie jest przyjemne miejsce. Przebywające tam duchy powodowane są pragnieniem, cierpią, krzyczą i są wszystkiego pozbawione. To miejsce czarne jak smoła, niczego nie można tam zobaczyć. Jedyną dobrą rzeczą w czarnej fali jest to, że nie trwa ona wiecznie. Po jakimś czasie duchy te zostaną uwolnione, gdy spełni się ich karma. Shifu, czym jest karma? Konsekwencją ich czynów, konsekwencją ich myśli, emocji i pragnień, konsekwencją życia każdego z nich, jeśli wolisz. Ja często nazywam to prawem skutku i przyczyny. Każdy ruch ma swój przeciwstawny i wszystko, że tak powiem, musi być zrównoważone. Tego było już za dużo i było zbyt antropomorficzne, abym mógł to przełknąć, jak rodem ze starożytnej mitologii czy z najbardziej ezoterycznych wierzeń głównych religii świata. Wydawał się odgadywać on moje myśli. Nie mam dla ciebie żadnej ostatecznej odpowiedzi, Costa, żadnego dogmatu mogącego odpowiedzieć na pytania, jakie mają ludzie odnośnie własnego istnienia. Mogę jedynie opowiedzieć ci o tym, co widziałem. Ty zaś możesz zdecydować, czy uwierzysz w to, czy nie. Nie mówiłem ci niczego na temat moich wierzeń religijnych i nie zrobię tego. Dlaczego nie? Ponieważ nie chcę ingerować w czyjąkolwiek religię, powiedział. Shifu, to, co opisałeś, to tak podstawowy, tak prymitywny model, że jest zbyt trudny do przełknięcia w naszym naukowym stuleciu, gdzie wszystko musi być skomplikowane i matematyczne. Cóż, sam możesz to osądzić. Być może cały problem naszego wieku polega na tym, że zbyt daleko odeszliśmy od tego, co pierwotne, odrzucając naszą podstawową naturę. To jest to, co ja też często do Państwa mówię, tak? Odeszliśmy zbyt daleko od natury, tworzymy nieudane kopie, którym nadajemy rangę nie wiem jak wielką, a tak naprawdę są czymś, co tylko małpuje pewne rozwiązania, które już istnieją. Zamiast rozwijać się wewnętrznie, my poszliśmy w kierunku zewnętrznych form, które są przemijające, które są iluzją w jeszcze większej iluzji. A Bóg, Shifu? Wspomniałeś o Bogu w przeszłości i dzisiaj. Czy naprawdę istnieje Bóg, siła, która się o nas troszczy, centrum naszego bytu? Ja wiem, że istnieje. Jak to? Skąd wiesz, że Bóg istnieje? O tym innym razem, Costa. Dotarliśmy do tego domu. Zapytałem, gdy wysiedliśmy z domu, jak to się dzieje, że niektóre duchy są przywiązane do ziemi, jak ten, jeśli on tam w ogóle jest. Wzruszył ramionami. A dlaczego ty żyjesz tam, gdzie żyjesz? Duchy na ogół trzymają się z dala od miast i wolą pustkowia. Przy drzwiach spotkaliśmy przyjaciela mojego nauczyciela i jego rodzinę. Dom dwupiętrowy z trzema sypialniami sprawiał dość przyjemne wrażenie. Był nowoczesny i zbudowany, został w ostatnich 12 latach, więc nie był żadnym kilkusetnim zamkiem. Przybyło więcej ludzi, zebrała się całkiem duża grupa, która zgromadziła się, aby zobaczyć widowisko. John żartował z mężczyznami, rozmawiając o piłce nożnej, najnowszych trendach w światowym biznesie i o tym, czy ostatnio otwarta restauracja była choć odrobinę godna ich uwagi. Wyglądało na to, że sprawą, którą wszyscy skrupulatnie ignorowali, było to, czy dom był nawiedzony, czy też nie. Po chwili zdecydowali się, że wkrótce zajmą się tą sprawą. Dobra, Costa, powiedział John, chodź.
Poszliśmy schodami na najwyższe piętro i zebraliśmy się wszyscy razem. Było nas tam wielu, że ledwie zmieściliśmy się w tym pokoju. Właściciel rozłożył stół, na którym uczestnicy umieścili różne ofiary dla ducha. Była tam pałeczka kadzidła, papieros na papielniczce, herbata bez cukru, kawa bez cukru, ciastka bez cukru i woda. Podkreślano, że cukier mógłby obrazić ducha. Może poczuć zapach ofiar, powiedział do mnie syn mojego nauczyciela. To właśnie lubią duchy. Pomyślałem o czasach, kiedy jeszcze studiowałem buddyzm tybetański. Uczyłem się, że takie istoty znajdujące się w wiecznym stanie bycia duchem, nazywane były zjadaczami zapachów. Mówiono mi również, że większość ludzi reinkarnuje się w ciągu 40 dni. Pomyślałem o koncepcjach dogmatu i dowodu. Mój nauczyciel podszedł wolnym krokiem do miejsca, w którym stałem. Jeżeli to jest duch, powiedział, zobaczysz poruszające się ofiary, gdy będzie je brał. Chodzi o to, że ma on wystarczająco dużo siły, by poruszać tymi przedmiotami? Zapytałem. Nie, nie, nie. Pogrążę się w całkowitej medytacji, na pograniczu snu i przebudzenia. W tym momencie będzie mógł wziąć ode mnie yang chi, moją energię yang chi i będzie w stanie poruszać przedmiotami. Tak? Ale skąd będę wiedział, że to nie ty nimi poruszasz? Chodzi mi o to, że już wcześniej sam widziałem, jak stosujesz telekinezę. Roześmiał się zadowolony, przynajmniej się nie obraził. Jak zatrzymasz swoją yin chi, to wtedy może również będziesz mógł coś zobaczyć. Pokazał mi tę metodę. Nie sądzę, abyś mógł zobaczyć samego ducha, ponieważ twoja yin jest jeszcze bardzo słaba, mówił. Ale może coś zobaczysz, zwłaszcza jeżeli to jest czarny duch. Zebraliśmy się wszyscy wokół stołu, ktoś zgasił światła. Jedynie kilka przyćmionych świec oświetlało pokój. Światło będące yang mogłoby odpędzić ducha. Wszyscy zamilkli, a John zaczął swoją medytację. Ja tak jak powiedział mój nauczyciel, zatrzymałem swoją energię yin. Nastał wielki spokój. Nie było słychać żadnego najcichszego nawet dźwięku i wtem zaczęło się. Usłyszałem głos wiejącego wiatru. Pałeczka kadzidła zdawała się dzielić na pół, jak gdybym widział ją podwójnie. Przetarłem oczy, pałeczka zaczęła się poruszać. Podskoczyła w kierunku mojego nauczyciela, który natychmiast zaczął mówić. Mówił po chińsku. Nie mogłem zrozumieć słów, lecz z tonu głosu mogłem wywnioskować, że uspokajał on i obsypywał pochwałami coś, czegokolwiek by tam nie było. Czymkolwiek by to nie było. Filiżanka herbaty zaczęła poruszać się po stole i usłyszałem głos wyrażający satysfakcję. Pomyślałem, twój umysł bawi się tobą. Zatrzymałem swoją yin i próbowałem się skoncentrować. Coś było na stole, było to mgliste i nieokreślone, jak fala ciepła nad gorącą smołą, ale było oczywiste, że moja wizja rozmywa się, gdy spojrzę w tym kierunku. Rozmyje się, gdy spojrzę w tym kierunku. Naprawdę trudno było się nie wpatrywać. Wydawało się, że zjawisko zniknie, gdy skieruję na nie swoje oczy, moją wolę. Ale wyraźnie mogłem zobaczyć to kątem oka. Gdy utrzymywałem wzrok na blacie stołu, dostrzec mogłem rodzaj chmury tańczącej i błąkającej się nad nim. Zastanawiałem się, czy nasze widzenie jest yang, czy właśnie dlatego mogę widzieć to jedynie za pomocą widzenia peryferyjnego. John powiedział coś, z czego wszyscy zaczęli się śmiać, a ja poczułem się wtedy jak ktoś, kto zupełnie do tego wszystkiego nie pasuje. Nagle podstawka do kadzidła spłynęła ze stołu, by wylądować u stóp mojego mistrza, była z porcelany, więc roztrzaskała się na wiele kawałków. Światła natychmiast się zapaliły i ludzie zaczęli sprzątać bałagan. Podszedłem do miejsca, gdzie siedział John, wyglądał na poirytowanego. Co się stało? Zapytałem. Głupi duch. Niczego nie mogłem zobaczyć, tylko mgliste zarysy. Ponieważ to jest biały duch, powiedział John. Gdyby był czarnym duchem, widziałbyś go. Dlaczego zrzucił podstawkę? Ponieważ jest muzułmaninem, powiedział John. I kadzidło go obraża. Uważa, że kadzidło jest czymś przynależnym religii buddyjskiej. Co? Jak duch może być muzułmaninem, czy przedstawicielem jakiejkolwiek innej religii? John roześmiał się. One znajdują się w stanie pośrednim, Costa. Nie uzyskały jeszcze odpowiedzi na swoje pytania i uwierz mi, są o wiele bardziej zaniepokojone życiem po życiu niż my. Biorą w tym bezpośredni udział. Rozumiesz?
Wiele duchów pozostaje po śmierci przy swoich wierzeniach religijnych. Niektóre stają się nawet bardzo dewocyjne, znacznie bardziej niż były za życia. No nie, to zbyt wiele. Czy słyszałeś wiatr? To zbyt wiele? Czy słyszałeś wiatr, kiedy ten duch przybywał? Mógłbym przysiąc, że tak. Ach, twoja in jest jeszcze słaba. Wiesz o tym. Będziesz musiał nad tym pracować. Później ci pokażę jak. Wiatr zawsze towarzyszy duchowi. Mój mistrz przychodził tak głośno, jakby nadlatywał helikopter. Wszyscy słyszeli, kiedy nadchodził. Stałem tam oszołomiony i czułem się jak głupek. Myślałem o słowach, których używały różne kultury, aby opisać naszą energię życiową. Chińskie chi, greckie pneuma, angielski spirit, hebrajski ruach, hinduska prana, tybetański rlung, ja bym dodał jeszcze, że słowiański od. Wszystkie one oznaczają wiatr lub parę. To ma sens. To ma zbyt wiele cholernego sensu, aby można to było zignorować. A teraz, powiedział John, musicie się wszyscy odrobinę cofnąć. Wokół stołu jest za dużo energii yang i on się boi. Zamierzasz znowu z nim rozmawiać? O tak. Wiesz, że to nie było grzeczne. Gdyby zwyczajnie poprosił, zgasiłbym to kadzidło. John zapalił kolejnego papierosa i położył go na popielniczce. Podszedłem do miejsca, w którym siedział syn mojego nauczyciela i usiadłem obok niego. Czy możesz mi przetłumaczyć to, co mówi twój ojciec? Pewnie. Mój ojciec zadaje duchowi pytanie, a potem artykułuje odpowiedzi, które głośno wymawia, dlatego i my możemy je słyszeć. Nie rozprasza go to, co mówisz? Mojego ojca? Kiedy medytuję, nie jesteś w stanie mu przeszkodzić, nawet jeżeli bardzo chcesz. Światła znowu zgasły. Wszyscy usiedli na podłodze daleko od stołu. Jedynie John przy nim pozostał. Jak wcześniej, tak i teraz skoncentrowałem się na zapalonej ofierze. Tym razem był nią papieros. Ponownie wydawało mi się, że dzieli się na dwa i znowu wszystko zaczęło się tak szybko dziać. Filiżanka zaczęła się poruszać, rozlewając trochę herbaty. Szklanka, wody, papieros. John zaczął mówić i z pomocą jego syna rozumiałem tę rozmowę. Wyglądała ona mniej więcej tak. Tak, tak, rozumiem. Jesteś muzułmaninem. I nie będziemy zapalali dla ciebie kadzideł. Nie chcieliśmy cię obrazić. Masz ochotę na papierosa? Dobrze, dobrze. Dlaczego tu jesteś? A Bóg powiedział, że musisz tu zostać i nie możesz stąd odejść, obojętnie co by się działo. W porządku. Czy ci ludzie mogą zostać w tym domu? O, lubisz ich. Tak, to są dobrzy ludzie. Lubisz deser bananowy. Oczywiście, że będą zostawiać trochę jako ofiarę dla ciebie w każdą wtorkową noc. W porządku. Ale musisz przysiąc, że będziesz ich chronił i nigdy nie będziesz próbował ich skrzywdzić. Jeżeli pojawi się jakiś problem, możesz przyjść do mnie. Przysięgasz? Dobrze. Oni również przyrzekną, że w każdą wtorkową noc będą ci ofiarowywali deser bananowy. I papierosa? W porządku. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że jesteś szczęśliwy. A tak przy okazji, jak myślisz, kto wygra jutro mecz piłki nożnej? Nie, próbuj bardziej. Dlatego, że chcę się założyć z moimi przyjaciółmi. Ach, to dobrze, tak? To również moja ulubiona drużyna. Ludzie zaczęli się śmiać. Zapaliły się światła. Właściciel domu spisał żądania ducha. Jeden z mężczyzn poczęstował się paroma ciastkami i kawą, które były wystawione jako dary ofiarne. Atmosfera była bardzo sympatyczna i nie było w tym niczego mistycznego. To była najbardziej naturalna rzecz, jaką widziałem w życiu. Byłem zazdrosny, niewiarygodnie zazdrosny. Myślałem o zachodzie i o tym, jak traktowana jest tam śmierć. O rozłące i strachu, jaki ludzie czują przed własną śmiercią, upragnioną czy też nie. Tu byli ludzie, którzy z łatwością i nonszalancją radzili sobie z tym wszystkim. Potrafili rozmawiać ze śmiercią poprzez swego szamana. Jak w najbardziej prymitywnych kulturach, świat duchowy nie był dla nich obcy. Śmierć naprawdę była dla nich weryfikowalnym przejściem. Świadomość przechodziła do czegoś innego. To było jak starzenie się. Większość ludzi zdaje sobie sprawę i akceptuje to, że gdy osiągną starszy wiek, robią plany na emeryturę. Jest to w końcu część życia. Ale jakie plany robimy my, ludzie, na naszą emeryturę po śmierci?
Naszą jedyną ostoją jest religia, pośrednia i odległa, z leżącymi u jej podstaw nieweryfikowalnymi dogmatami i całą hierarchią stanów pośrednich między nami a tym, co ma przyjść. A tu było coś, czego każdy mógł dotknąć, coś bardzo rzeczywistego. John rozmawiał o sporcie z umarłym, na miłość boską. Popatrzyłem na mojego mistrza z jeszcze większym szacunkiem, zaprawionym lękiem. Wolno podszedłem do niego, gdy żartował ze swoim przyjacielem i jego żoną. Spojrzał na mnie przenikliwie i co Costa powiedział? Nowe doświadczenie? Tak, Shifu. Dlaczego zapytałeś go o jutrzejszy mecz piłkarski? Ponieważ zawsze zakładam się z przyjaciółmi o to, kto wygra. Przeciętny duch może zobaczyć przyszłość oddaloną o mniej więcej dzień, więc go podpuszczałem. Czy to na 100%? To znaczy, że potrafi on dokładnie przewidzieć przyszłość? To zależy od ducha. Im silniejszy duch, tym jest bardziej dokładny. Ten był bardzo małym, starym człowiekiem, więc nie ufałem mu zbytnio, ale w końcu okazał się miłym facetem. Czy on cię okłamał? Próbował cię oszukać? Nie. Duch nie może kłamać, nawet jeżeli jest czarnym duchem. Może mówić albo nie mówić, ale to nie znaczy, że zawsze ma rację. Potem życzył mi dobrej nocy i wraz z grupą innych ludzi podwiózł mnie do hotelu furgonem swojego przyjaciela. Byłem tak odrętwiały tym, co zobaczyłem, że prawie nie mogłem mówić. Jeden mężczyzna, z którym jechałem, mówił dobrze po angielsku i próbował wciągnąć mnie w rozmowę, jednak bez powodzenia. Musiałem go chyba urazić, ponieważ mężczyzna pochodził z Sumatry i zaczął opowiadać innym, że Grecy to prawdziwi rasiści, pełni uprzedzeń do ludzi o ciemniejszym kolorze skóry. Zainterweniowałem natychmiast, gdy tylko pojąłem sens rozmowy, wyjaśniając mu, że po prostu nie chcę rozmawiać. Byłem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem tego wieczora. Och, powiedział, czyżbyś po raz pierwszy widział ducha? Skinąłem głową, a on wyglądał na zaskoczonego. To w twoim kraju ludzie nie umierają? Zapytał. A ja nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Hamlet nazywał śmierć nieodkrytym lądem, z którego granic żaden podróżnik nie wraca. Ci ludzie wyzbyli się wszelkiego strachu przed tym innym miejscem. Dla nich nie był to nieodkryty ląd, był zbadany i poznany. Zastanawiałem się, czy ktokolwiek mi uwierzy. Zobaczcie Państwo, jak diametralnie inne podejście w kulturze, gdzie tak naprawdę o takich rzeczach się mówi na co dzień. U nas często jest to tabu. Jest często coś takiego, że jeżeli ktoś choruje, wiadomo, że każdy z nas odejdzie z tej rzeczywistości w taki czy w inny sposób. Ale ludzie unikają tego tematu, bo się go boją. A tutaj naprawdę nie ma się czego bać. To jest po prostu kolejny etap życia. Ja często mówię, że starość to nie jest zmierzch młodości, to jest świt mądrości. I teraz pytanie, czy wykorzystamy to i zrozumiemy tak naprawdę, że to jest kolejny etap w rozwoju świadomości, który służy jeszcze dalej. Oczywiście nie wnikniemy we wszystkie etapy, te najdalsze od razu, bo to nie ma sensu też. Po co latać, jak się nie umie jeszcze chodzić? Także te zależności mają ogromne znaczenie, ale warto o nich pamiętać. Ja wspomniałem tydzień temu Państwu, już teraz nie pamiętam, czy opowiadałem tą historię, bo ja ją dosyć często opowiadam, o tym, że no, ogromne wrażenie, ogromne znaczenie dla mnie była lektura pewnej książeczki pod tytułem Moje reinkarnacje. Chciałem jeszcze raz przybliżyć tą historię, niezależnie od tego, bo myślę, że warto nad tym się troszeczkę też i samemu zastanowić. W formie opowiadania napisana historia, gdzie, w dużym skrócie to powiem dzisiaj, gdzie człowiek żyjący w epoce przemysłowej, powiedzmy sobie, były to lata XVIII wiek, pozwolicie, że sobie tylko łyknę. Pod naciskiem ojca rezygnuje ze swojej miłości, dziewczyny, z którą się wychowywał na podwórku. Ojciec był bogatym kupcem, ona pochodziła z bardzo ubogiej rodziny. Ojciec powiedział, że go po prostu wydziedziczy.
że go śmierć tak naprawdę jest elementem życia. Nie byłoby życia, gdyby nie było śmierci, tak jak nie byłoby pojęcia zdrowia, gdybyśmy nie rozumieli, czym jest choroba. No tak to wygląda póki co. Ja myślę, że zrozumienie tych elementów spowoduje docenienie na pewnym etapie pewnej płaszczyzny, spowoduje rozwój jeszcze dalej, bardziej. No i o to tak naprawdę chodzi. W każdym bądź razie wracamy do tej historii. I on ożenił się z córką przyjaciela ojca, też bogatego człowieka. Ta kobieta lubiła wystawne życie. Przehulali pieniądze ojca. I wtedy, kiedy, no, że tak powiem, wizja biedy zajrzała do oczu, ona wpadła na pomysł, żeby wziąć majątek po jej rodzicach. Tylko był problem. Ojciec jeszcze żył, no i miała jeszcze młodszego brata, który, no, partycypowałby w podziale tegoż kapitału, tegoż spadku. Otruła ojca. A brata wysłali, ponieważ to była taka wolna dusza, która chciała szukać przygód, rozwijać się poprzez doświadczenie. Wysłali w starym, spróchniałym okręcie z pijaną załogą gdzieś na morza świata. Długo nie trzeba było czekać na wieści, gdy pierwszy sztorm rozwalił tą spróchniałą łupinę. No, cała załoga się utopiła, więc dalej mogli żyć, prowadzić rozpasane życie. No, ale pieniądze szybko się kończą, jeżeli w ten sposób się prowadzi, taki ma się styl życia. Wtedy on spieniężył, co tylko się dało, kupił niewielkie mieszkanie na poddaszu, ale żona już nie chciała z nim mieszkać, ponieważ była atrakcyjną kobietą, no, stała się utrzymanką tych wszystkich bogatych ludzi, którzy kiedyś u nich hucznie się bawili. On nie mógł tego wytrzymać, postanowił popełnić samobójstwo i dnia tego, kiedy miał to uczynić, odwiedziła go ta jego miłość z dzieciństwa. Kiedy ją zobaczył schorowaną, była nauczycielką, która miała gruźlicę, postanowił popełnić, wręcz nie mógł na nią patrzeć, by zrozumiał, jak przeciekło mu życie przez palce. Wręcz miał takie poczucie jakby braku sensu, jakby to jego życie było bez znaczenia. Wyskoczył z domu, skoczył z mostu. Budzi się w szpitalu i w pierwszym momencie myślał, że tak naprawdę nie udała mu się próba samobójstwa. Opiekował się nim lekarz, który był bardzo troskliwy, przychodził, pomagał mu. Kiedy doszedł już do zdrowia, ten lekarz mówi: to chodź, zaprowadzę cię do domu. Ale był zdziwiony, kiedy wyszli ze szpitala, bo myślał, że pozna okolice. W ogóle nie mógł zrozumieć, gdzie jest. Kiedy go zaprowadził do takiej, można powiedzieć, krainy. Chyba tydzień temu opowiadałem, tak? W każdym bądź razie, kiedy zaprowadził go do miejsca, gdzie miał mieszkać, no to była to zupełnie piękna okolica, nieporównywalna z tym miejscem, gdzie on mieszkał, tak? Nie było tam przeludnienia, chodził na jakąś uczelnię. W każdym bądź razie, po pewnym momencie przychodzi ten jego opiekun i mówi: słuchaj, jest osoba, której musisz pomóc. I prowadzi go do tego szpitala, z którego on wyszedł. Na łóżku leży jego żona, która nikogo nie widzi, ale jego zobaczyła. Szybko się pozbierała i mówi do niego: to chodź, wracamy do domu. Wyciągnęła go z tego szpitala, ale prowadziła go i ciągnęła go w zupełnie jakimś innym dziwnym kierunku, do miejsca, które niezbyt pięknie wyglądało. Powiedzmy, że to były takie rejony uprzemysłowione, gdzie gdzieś tam w ziemi była wielka, wielka czarna dziura, gdzie opary siarki z niej, powiedzmy sobie, wychodziły. Jej się to wydawało pięknym miejscem, on znowuż nie chciał tam wejść. I ona go tam ciągnęła w tą czeluść, on nie, wyrwał się jej w końcu, pierwszy raz w życiu postawił na swoim. No i wrócił w to miejsce, w którym się uczył. Po pewnym czasie przychodzi nauczyciel, mówi do niego: słuchaj, nie skończyłeś tego, co miałeś zrobić. Ty ponosisz odpowiedzialność za swoją małżonkę. I zaprowadził go do tego miejsca, w którym ostatni raz się z nią widział. Pomógł mu, wprowadził go niejako do tej jaskini, gdzie w ścianach były różnego rodzaju szczeliny, jaskinie mniejsze, większe, w których mieszkali ludzie, którzy byli, no, wkleli, bili się, różnie to, niezbyt ciekawie to wyglądało z jego perspektywy. Zostawił go z żoną. Ta żona spała, można powiedzieć, całe dnie. Więcej czasu spała, aniżeli była świadoma. Była bardzo brudna.
On ją obmył, posprzątał w tej jaskini. No i taki wkurzony, tak naprawdę te czynności się powtarzały codziennie. Wkurzony któregoś razu w ogóle na całą tą sytuację, bo nie umiał wyjść z tego miejsca, nie umiał sobie poradzić, nie rozumiał dlaczego. Kiedy tak sobie siedział, a ona spała, na ścianie wyświetlił mu się film z pewnej historii. Z historii, można powiedzieć, z średniowiecza, kiedy to pod lasem, przy małym zameczku, rozbił się tabor cyganów. Jak to cyganie rozpalili ognisko, taniec, zabawa, śpiew. Przyjechało do cyganów kilku młodych ludzi, w tym panicz, właściciela tego zamku. Zaczęli bawić się z cyganami. Paniczowi wpadła w oko piękna cyganka o kruczych włosach. Jej się też on podobał. I w tamtych czasach nikt nikomu, tam nie było wtedy ceregieli jakichś na zasadzie, powiedzmy sobie, umawiania się. Po prostu złapał dziewczynę, wrzucił na konia, porwał ją i uciekli przed cyganami. I było wszystko fajnie, bo ona myślała, że on ją kocha, ale do momentu, póki nie zaszła w ciążę i nie urodziła dziecka. Kiedy urodziła dziecko, przestała mu się podobać. Chciał ją oddać swoim kolegom w używanie, a ponieważ przez okres pobytu tam, no, polubiono ją. Ktoś jej pomógł uciec. I kiedy on tak to oglądał, rozpłakał się. Kiedy tak płakał jak bóbr, obudziła się jego żona, zdziwiona. Mówi, co, czemu płaczesz? On zaczął ją bardzo mocno przepraszać. Ona nie wiedziała, o co chodzi, dlaczego ty mnie przepraszasz? A on wtedy opowiedział jej tą historię i to, że zrozumiał, że tak naprawdę to on był winien całej tej sytuacji, że tak naprawdę to ona mściła się za nim za to, co on jej zrobił w poprzednim razem. Kiedy to do niej dotarło, tak jakby ktoś zdjął jej opaskę z oczu, zobaczyła, gdzie jest. Zdała sobie sprawę z tego, gdzie przebywa, jak wygląda, ogarnęła się i mówi: słuchaj, ja chcę stąd wyjść. Wtedy on poprosił, zawołał w myślach tego swojego opiekuna, który się pojawił i stamtąd ich wyprowadził. Ich ścieżki się rozeszły, on wrócił na swoją uczelnię. W każdym bądź razie na pewnym etapie edukacji doszedł do wniosku, że chce ponownie zdobyć doświadczenie i się rozwinąć. I chce ponownie przyjść na świat. I tu w tym momencie opowiem Państwu historię, którą kiedyś opowiadałem. Pamiętacie tą historię o takiej małej duszy, młodej duszy, która skacze po chmurkach i krzyczy: jestem aniołem, jestem aniołem, jestem aniołem. Przechodził Pan Bóg, posłuchał, podchodzi do tej duszyczki i mówi: o, widzę, że wiesz, kim jesteś. A powiedz mi, duszyczko, co to znaczy? A ta duszyczka myśli, myśli, mówi: nie wiem. Pan Bóg się uśmiechnął, mówi: wiesz co, ja bym ci to wytłumaczył, ale no nie mam czasu, mam inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jak chcesz, to ja poproszę trzy stare dusze, które ci dokładnie wytłumaczą, na czym to polega. Tak, zawołaj. Jak powiedział, tak zrobił. Sam się oddalił i te trzy stare dusze zaczęły tłumaczyć tej młodej, na czym polega bycie aniołem. Tak tłumaczą, tłumaczą. Rozumiesz? Rozumiesz? Dalej tłumaczą. W pewnym momencie jedna z tych trzech przestała w ogóle gadać, zaczęła tylko myśleć, przyglądać się, obserwować. No ileż można opowiadać? Jest takie piękne powiedzenie: słyszałeś, zapomnisz. Widziałeś, zapamiętasz. Ale zrozumiesz dopiero wtedy, kiedy doświadczysz. I ta trzecia dusza w końcu mówi do tej młodej: wiesz co, my będziemy ci gadać? Jest takie miejsce, gdzie my możemy ci to po prostu pokazać. Ale pokazać jak namacalnie, gdzie specjalnie dla ciebie wcielimy się w pewne role. Żebyś ty zrozumiała, żebyś ty doświadczyła. A ta młoda dusza, jak tylko to usłyszała, mówi: tak, to chodźmy, ja chcę to zobaczyć, ja chcę tego doświadczyć. Ale ta stara dusza mówi: słuchaj, my tam z tobą nie pójdziemy, chyba że zagwarantujesz nam jedną rzecz, że spełnisz jeden jedyny warunek, ale bezapelacyjnie musisz go wykonać. Tak, ja go spełniam. Hola, hola, maleńka. Posłuchaj, na czym polega ten warunek. My tam wcielimy się w pewne role, które nie odpowiadają naszym wibracjom. My tam dla ciebie, no, nie będziemy takimi pięknymi istotami, jak tutaj jesteśmy.
po to, byś ty zrozumiała, kim jesteś. I kiedy ty stamtąd wrócisz w to miejsce dzisiaj, w którym my dzisiaj jesteśmy, przypomnisz sobie dokładnie naszą rozmowę. I jeżeli wrócisz tu i zobaczysz, że nas tu nie ma, warunek polega na tym, wróć po nas, bo my zapomniałyśmy, kim jesteśmy. Dlatego doświadczenie w planie fizycznym ma tak ogromne znaczenie. Dlatego nie wolno bać się porażki. Dlatego nie wolno unikać doświadczenia. Nie wolno, jak to mówią w przysłowiu, co jest bzdurą, chować głowy w piasek jak struś, bo strusie w ogóle nie chowają głowy w piasek. To my, ludzie, chowamy głowę w piasek, unikamy doświadczenia. Nie ma innej drogi, jak poprzez doświadczenie, rozwój przez doświadczenie. W każdym bądź razie on przychodzi ponownie na świat, rodzi się w rodzinie drwala, który żeni się z kobietą, która specjalnie dla niego, z miłości dla niego, rezygnuje z majątku rodziców, którzy ją wykleli, no bo jakże to wyjść za takiego chłopka gdzieś tam. Żyją sobie w domku pod lasem, on jest najstarszym dzieckiem, po kilku latach rodzi się siostra, on bardzo szybko idzie do pracy, żeby wspomóc rodziców finansowo, jest bardzo pracowity, zajmuje się posiadłościami ziemskimi jednego z właścicieli ziemskich. Na pewnym etapie no, zarabia sporo pieniędzy, kupuje sobie kawałek ziemi z domem, żyje samotnie. Żyje samotnie, ale odwiedza go taki wuj, który mieszkał niedaleko w mieście, bardzo się lubią i któregoś razu wuj wyciąga go do cyrku. I w tym cyrku oglądają na trapezach śliczną dziewczynę, zgrabną. I ten chłopak zakochuje się w niej, nic nie mówiąc wujowi o całej sytuacji, chodzi na każde przedstawienie tego w tym mieście. Kiedy cyrk zmienia swoje miejsce, on jeździ za tym cyrkiem i po każdym przedstawieniu idzie do tej dziewczyny, do tej akrobatki cyrkowej i się jej oświadcza. I za każdym razem wręcza jej pęk kwiatów. Ona początkowo się z niego śmieje. Gdzie taka dziewczyna, która lubi życie w ruchu, pójdzie gdzieś na wieś do takiego chłopka? Ale on jest tak uparty, tak szczery w tym, co robi, że w końcu jej serce mięknie i zgadza się zostać jego żoną. Mieszka z nim przez jakiś czas, ale co się okazuje? W momencie, kiedy on się z nią żeni, wuj przestaje ich odwiedzać. Nie wiedzieć, dlaczego bardzo jej nie lubi. Uważał, zresztą odmawiał, znaczy odmawiał, mówił temu swojemu kuzynowi, by się z nią nie żenił, że to nie jest kobieta dla niego. W każdym bądź razie po paru miesiącach, może dwóch latach, ona no, usiłując nakłonić męża do tego, by sprzedał ten kawałek ziemi, ten domek, żeby się przenieśli do miasta, bo w mieście to jest życie, bo w mieście to coś się dzieje, bo w mieście są różne rzeczy, które można robić, a co można robić na wsi? On jednak stawia na swoim, mówi nie. Więc ona niewiele myśląc znajduje sobie adoratora w osobie jakiegoś starszego pana z kasą i po prostu opuszcza go. W tym czasie jego siostra, której ich rodzice zmarli, więc no, żeby sama nie mieszkała, no, wprowadza się do niego. Ona opiekuje się domem, on pracuje, wuj ich odwiedza, odwiedza jest ich też młody artysta, który przyjeżdża co jakiś czas malować różnego rodzaju pejzaże. I kiedy któregoś razu sobie siedzą tak wieczorem, coś tam robią, rozmawiają, grają w karty, nie ma znaczenia, ktoś puka. W drzwiach stoi jego żona. Nie było jej ładnych parę lat. Stoi chora w łachmanach. Wszyscy mówią mu, zostaw ją. Nie zasługuje na twoją miłość. Wyrzuć ją. On jednak przyjmuje ją do swego domu. Oczywiście siostra wraca do domu rodziców. Wuj przestaje przychodzić. Nawet ten artysta przestaje ich odwiedzać. I on się opiekuje tą swoją żoną przez ładnych parę miesięcy. Ona w końcu umiera. On do końca życia jest sam, ale kiedy on odchodzi z rzeczywistości fizycznej, tam, po drugiej stronie, wita go niezwykle jaśniejąca istota. On nie poznaje tejże osoby. Dopiero po pewnym momencie, kiedy bliżej się przygląda, widzi, że to jest jego żona.
Prowadzi go do takiej sali, można powiedzieć, kinowej, gdzie przez całą noc puszcza mu obrazy, których już kiedyś doświadczał. Z pierwszego wcielenia, z drugiego, z trzeciego. I mówi mu coś w tym rodzaju, że jest mu ogromnie wdzięczna za to, co dla niej zrobił. Bo w momencie, kiedy ona taka schorowana do niego przyszła, wcale by się nie zdziwiła, gdyby ją wyrzucił, bo ona sobie zasłużyła na to. Ale ponieważ on ją przyjął, to ona zrozumiała tak naprawdę, czym jest prawdziwa miłość. Zrozumiała, że miłość jest czymś więcej niż to, co zostało nam dane. Że miłość się robi, że miłość się tworzy, że my jesteśmy twórcami tego wszystkiego, co jest wokół nas. Dzięki temu widzi ją w takiej postaci. A gdyby jej nie przyjął, to jej udziałem stałby się los dużo gorszy od tego, który widział wtedy, kiedy wyciągał ją z tej jaskini. On, zaintrygowany tą całą historią, pyta się: słuchaj, a gdzie nasz syn? Ten syn, ten mały, z którym ty uciekłaś z zamku, kiedy ja okazałem się tak niewdzięczny. Ona mówi: nasz syn był moim bratem, którego wysłaliśmy w podróż tym spróchniałym okrętem. A w ostatnim wcieleniu to był ten artysta, który cię odwiedzał malować te pejzaże. A czemu mój wuj tak cię bardzo nie lubił? Bo twój wuj był moim ojcem, którego otrułam. A moja siostra? A twoja siostra to była twoją miłością, którą wzgardziłeś w momencie, kiedy pobraliśmy się po namowach naszych rodziców, naszych ojców. Ja mówiłem państwu, wspomniałem tydzień temu, ta historia zrobiła ogromne, ogromne wrażenie na mnie przez wiele, wiele lat. Gdzieś głęboko siedzi i tak naprawdę bez uczonych naleciałości, bez tłumaczenia co, z czym, dlaczego i po co, ma to swoje wielkie uzasadnienie. Pewna bardzo mocna logika i sens w tym wszystkim jest. Ja myślę, tak własnym sumptem zacząłem pisać scenariusz do tego, nakręcić nawet własnym takim sumptem film. Myślę, że to byłoby coś takiego, czego nie ma na dzień dzisiejszy, przynajmniej ja nie znalazłem. Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś namiary, jakieś linki do filmu, który pokazywałby te zależności, bardzo bym prosił, czy na maila, żeby się odzywali. Niezależnie od tego, ja zapraszam do tego, abyście państwo weryfikowali te wszystkie rzeczy, bo tak naprawdę w życiu spotyka nas dokładnie to, co chcemy, żeby nas spotkało. I w zależności od tego, jak się rozwijamy i czy chcemy się rozwijać, to mam dla państwa taką, można powiedzieć, dobrą wiadomość, tak? Że żyjemy wiecznie, że to nie jest tak, że... Ja to czasami mówię, że nawet trup żyje. Dlaczego? Bo gnije. Życie to jest forma ciągłych przemian. I ktoś, kto jest otwarty na przemiany, to żyje. Ktoś, kto się zamyka, ktoś, kto uważa, że życie to jest pewnego rodzaju stała, że to jest konstans, to się myli. Nie ma czegoś takiego jak stałość, bo w tym momencie ktoś, kto się zatrzymuje, to jest tak jak zatrzymanie energii w ciele człowieka. To jest blokada. A blokada to brak przepływu. To jest stan zapalny. To jest już destrukcja, to jest śmierć, ale każda śmierć tak naprawdę jest początkiem czegoś nowego. Tylko pytanie, w jakiej formie, w jakiej postaci. Jeżeli zrozumiecie pewne rzeczy, zasady, wpiszecie się w nie, to nagle okaże się, że będziecie widzieli przejawy doskonałości w każdym aspekcie natury, która nas otacza. I tego państwu życzę. Zapraszam za tydzień do programu, za tydzień będzie wywiad, będziemy rozmawiali o krzemie, o pierwiastku, który odpowiada za przewodność, za przesył informacji nie tylko w układach elektronicznych, ale w przecudownym bioelektronicznym układzie, jakim jest nasze ciało, i myślę, że warto będzie posłuchać i uzupełnić swoje organizmy o ten cudowny pierwiastek. Dziękuję państwu za usłyszenie i do zobaczenia.